Dzień dobry, moim gościem dzisiaj jest pan poseł Zbigniew Gryglas, kandydat do Sejmu z Lispist, obecnie poseł Porozumienia. Dzień dobry. Witam państwa, szczęśliwa siódemka, numer 7 na liście Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, to Zbigniew Gryglas. O tej siódemce porozmawiamy za chwilę, ja zapytam o innego Zbigniewa, czyli Zbigniewa Ziobro. Czy on jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości? Wie pan, szef zawsze jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w resorcie, ale ja myślę, że za wcześnie na jakieś wnioski w tej sprawie, bo jeszcze ciągle zbyt mało wiemy o tej sytuacji, jaka miała miejsce. Premier zażądał wyjaśnień i te wyjaśnienia muszą mieć miejsce. No i zwyczajnie organy państwa muszą zareagować, bo to jest niepokojące, to może być niepokojące, ja to rozumiem. Ale myśli pan, że Zbigniew Ziobro wiedział o tym, co się dzieje u niego w resorcie? Mówię już o tej konkretnej sytuacji z sędzią Piebiakiem. Tego nie wiem. Co więcej, nie wiemy dokładnie, jak sprawa wygląda, bo są bardzo różne doniesienia na ten temat. Takiej pewności nie mamy, jak ta sytuacja rzeczywiście przebiegała. Ona jest prezentowana trochę jednostronnie. Były już wiceminister zadeklarował, że pozwie dziennikarzy czy wydawcę za te artykuły, które były publikowane, więc no, były minister ma także prawo do obrony własnego dobrego imienia. Oczywiście, ale wiemy, że coś niepokojącego miało miejsce, więc albo pan minister Ziobro wiedział i nie zareagował, albo no, nie wie, co się dzieje w jego własnym resorcie. Tak źle i tak niedobrze. Dobrze pan powiedział, coś niepokojącego, ale to bardzo duża różnica, czy te doniesienia niepokojące, jak pan mówi, miały miejsce, jaki był ich zakres, czy odbywało się to za wiedzą kierownictwa resortu, w szczególności bardzo istotne, czy wprost resort był w to zaangażowany, czy były jakieś środki finansowe, które były na ten cel wykorzystane. To bardzo ważne pytania, na które nie znamy odpowiedzi. I ja myślę, że w tym wypadku tak jak w każdej tego typu sprawie potrzebny jest czas, potrzebne jest działanie służb państwa i ja mam zaufanie do służb. Wierzę, że one to wyjaśnią do końca i taka jest linia Zjednoczonej Prawicy. My w odróżnieniu od naszych oponentów przyznajemy się do błędów, jeżeli te błędy nam się zdarzają. Wyciągamy z tego wnioski. Ja chcę podkreślić, zwrócić uwagę, że no, mieliśmy do czynienia z taką honorową dymisją ministra. Panie pośle, powiedział, o tym wszystkim, nie będzie pośle? Obciążeniem dla resortu, zrezygnował. O tym wszystkim cały czas rozmawiamy również w interi.pl oraz na rmf24.pl. Zapraszamy. Zapraszamy. No dobrze, honorowa dymisja miała miejsce, jedna i druga. Tak naprawdę trzecia dymisja ministra Ziobro będzie potrzebna, pana zdaniem? Ja nie znam na to pytanie odpowiedzi. Jak powiedziałem, w sprawie jest zbyt wiele niewiadomych, byśmy teraz mogli zwyrokować, jak, no to kto te niewiadome ma wyjaśnić? Jak to powinno się skończyć. Kto powinien odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które pan przed chwilą zadał? Organy państwa, prokuratura w tym wypadku. Czyli Zbigniew Ziobro powinien badać swój własny resort jako prokurator generalny? Panie redaktorze, ja byłem przez wiele lat urzędnikiem państwowym i zapewniam pana, że każdy urząd, każde ministerstwo nie funkcjonuje tak, że oto nawet szef resortu jest tam kontrolującym wszystkie zagadnienia, wszystkie sprawy. Bardzo często przedstawialiśmy ministrowi bardzo różne rozwiązania, których on bywało nie akceptował. I zdarzało się, że na takiej dyskusji podczas kolegium ministerstwa właśnie inne rozwiązania niż te ferowane preferowane przez no ministra, dobrze, były przyjmowane. Więc naprawdę ufajmy trochę w naszą administrację. To nie jest administracja partyjna. Nie jest w każdym razie taką administracją w 100% zależną od polityków. Panie pośle, no ale pan minister Zbigniew Ziobro jest działaczem partyjnym, jest szefem resortu sprawiedliwości i jest prokuratorem generalnym. Rozumie pan wątpliwości osób, które mówią, prokuratura podległa Zbigniewowi Ziobrze będzie badała to, co było nie tak w innej instytucji podległej Zbigniewowi Ziobrze. To może tak, być problem? Rozumiem te zastrzeżenia. Bardzo dobrze je rozumiem, panie redaktorze, ale pamiętam także sytuację, w której prokuratura była niezależna od resortu sprawiedliwości. Jak ona funkcjonowała, to bardzo dobrze pamiętamy z Amber Gold. Pamiętamy wypowiedź ówczesnego prokuratora generalnego, który powiedział tak, no ja w zasadzie nic w tej sprawie nie mogłem zrobić, bo nie mogłem mieć wpływu takiego
bezpośredniego na prokuratorów. Oni byli niezależni, prowadzili swoje działania, sprawy. No, wiemy jak prowadzili. Prowadzili w taki sposób, że doprowadziło to do utraty przez kilkanaście tysięcy ludzi swoich oszczędności. Więc naprawdę nie wracajmy do tych złych czasów. No dobrze, to nie, a może nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Może wtedy ten brak kontroli, który był, a teraz kontrola jest zbyt duża. Ja zapytam inaczej. Może w jakimś zakresie warto poprzeć wniosek, który złoży Platforma Obywatelska, wniosek o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, a może warto znaleźć inne rozwiązanie, które może by troszkę tą dużą rolę pana ministra Ziobro ograniczyła. Słusznie pan powiedział, że mamy dwa rozwiązania, ale warto... Jedno jest skrajne i drugie jest skrajne. Warto o tym rozmawiać. Ja nie mówię, że jesteśmy zamknięci na dyskusję, ale z całą pewnością powrót do sytuacji, w której prokuratura jest wykazuje taką indolencję, jest pozornie niezależna, ale właśnie w tej niezależności dochodzi do braku aktywności tej prokuratury. No, oczekujemy, że służby państwa będą działały wtedy, kiedy trzeba, w sposób zdecydowany, jasny, klarowny i będą kończyły postępowania albo z złożeniem do sądu wniosków, albo zakończeniem postępowań, umorzeniem tych postępowań. Czy teraz służby państwa działają w sposób jasny, klarowny, skuteczny w tym momencie? Jestem głęboko przekonany, że służby państwa działają sprawnie, że działają dużo lepiej niż jeszcze kilka lat wcześniej. To obserwujemy, mamy wiele takich przykładów i to się dzieje. Raz jeszcze podkreślę, my w odróżnieniu od naszych oponentów reagujemy, jeżeli są nieprawidłowości, wyciągamy także konsekwencje personalne. Mogło dojść do, cytuję tutaj biegłych prawników, kilka było takich opinii, nadużycia prawnej funkcjonariusza publicznego, ujawnienia informacji poufnych pochodzących z akt postępowania, zniesławienia, uporczywego nękania. To są bardzo poważne sprawy. Wierzy pan w to, że prokuratura dzisiaj będzie w stanie, jeżeli okaże się, że są przesłanki do udowodnienia tych zarzutów, rzeczywiście wyciągnąć realne konsekwencje wobec osób winnych? Panie doktorze, ja bardzo rzadko używam mocnych słów, ale teraz nie zawaham się ich użyć. W internecie mamy do czynienia z takim zezwierzęceniem postaw. Ja przypomnę, że w roku 2015 prasa donosiła o tym, że Platforma Obywatelska zatrudniła 50 tysięcy hejterów, takich troli, których zadaniem miało być stawianie w złym świetle polityków Prawa i Sprawiedliwości i wybielanie swoich ludzi. Więc z takimi działaniami mamy do czynienia niemalże codziennie. Ale ja muszę panu powiedzieć, że do czynienia z takimi działaniami na korytarzach Ministerstwa Sprawiedliwości, panie pośle. Jeżeli to, co opisali dziennikarze, one to rzeczywiście miało to miejsce w samym sercu resortu, który powinien odpowiadać za sprawiedliwość. Mogło tam dojść do przestępstwa. Mówimy o Platformie Obywatelskiej. Oczywiście, jeżeli były takie sytuacje, trzeba je wyjaśnić. Tutaj mówimy o najwyższych urzędnikach państwowych, panie pośle. Obie sytuacje trzeba wyjaśnić. Jak pan słusznie powiedział, jeżeli doszło do nieprawidłowości. Tego do końca nie wiemy. Ja oczekuję od służb państwa, od prokuratury w szczególności, że zajmie się tą sprawą w taki zdecydowany i szybki sposób. No nie możemy czekać latami na koniec postępowań, bo zagrożenie jest takie, że właściwie każdego można zniszczyć, każdego człowieka, zarzucając mu jakiś czyn, po czym ten człowiek będzie walczył o dobre imię przez wiele lat, skończy się uniewinnieniem, a nikt już tego uniewinnienia nie będzie pamiętał. Skoro na przykład tutaj urzędnicy byliby pewni, że to nie jest prawda, to dlaczego złożyli stanowiska? Dlaczego pan minister Piebiak został zdymisjonowany? Panie redaktorze, ja pamiętam kiedyś taką relację z Sejmu Rzeczypospolitej z okresu międzywojennego. Na mównicę wyszedł poseł, który oskarżał ministra o działanie na szkodę Skarbu Państwa i powiedział tak: pan powinien sobie strzelić w łeb. Jeżeli działa pan na szkodę Rzeczypospolitej, to taka reakcja jest właściwa. Oczywiście nie chcemy powrotu do tamtych standardów, ale my politycy podlegamy takim szczególnie ostrym kryteriom oceny naszej działalności, naszego funkcjonowania i musimy być święci od papieża. Tak to powinno wyglądać, więc to, że minister złożył rezygnację, nawet gdy nie poczuwa się do żadnej winy
Ukrainy, ale to jest reakcja właściwa. To jest reakcja właściwa w tym momencie. Nie będzie obciążeniem dla resortu, dla swojego obozu politycznego. Panie pośle, za chwilę przejdziemy do kampanii, za chwilę przejdziemy do tego, co będzie działo się w październiku, ale jeszcze dwie sprawy dotyczące tej konkretnej sytuacji. Pierwsza sprawa to dość mocne komentarze. Jeden z nich przytoczę. To, co robi Piebiak, to jest PRL, esbeckie metody kompromitowania ludzi. Jest pewna analogia w tym, co mówi Paweł Poncyliusz, bo to są jego słowa. Można używać takich sformułowań dzisiaj? Myślę, że Paweł Poncyliusz poszedł za daleko, chyba że ma jakąś dodatkową wiedzę poza tą, która jest dostępna publicznie. Raz jeszcze potwierdzę, sprawa nie jest jasna do końca. Dla mnie nie jest ona ewidentna i ja oczekuję na wyjaśnienie jej przez służby państwowe. Pojawiły się też takie zdjęcia ujawnione przez dziennikarzy Gazety Wyborczej, zdjęcia nagrody, którą miała dostać pani Emilia, która miała być zaangażowana w tę kampanię. Nagrody w statuetki husarza, na której było napisane: mała Emi zachowała się jak trzeba od Herszta i jego żołnierzy. Czy to bezpośrednie nawiązanie do Inki zamordowanej przez komunistów to pana nie razi? Razi. Pan z tego, co pamiętam, występował nawet na mównicy sejmowej z biało-czerwoną opaską na ramieniu. Tak, dobrze pan pamięta. Te symbole są zarezerwowane dla naszych bohaterów i nie można tutaj ich nadużywać. To jest nadużywanie tych symboli. To jest, byłoby, jeżeli jest to zgodne z prawdą. Jest takie zdjęcie w internecie, trudno się z tym kłócić. No, oczywiście jest pewnie jakiś margines błędu, ale wydaje się, że zdecydowane nadużywanie, tak. Zdecydowane. A o czym to może świadczyć, jeżeli rzeczywiście był to prezent od urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości? Panie rektorze, ja naprawdę nie chcę gdybać. Za dużo tutaj znaków zapytania w tej sprawie. Naprawdę poczekajmy na to, jak prokuratura to wyjaśni. Wtedy będziemy mieli dość materiałów, żeby oceniać. To panie pośle, wchodzimy w kampanię dość płynnie. Chciałem zapytać, czy Zjednoczona Prawica jest spokojna o wynik wyborów? Czy ta sytuacja może wam zaszkodzić? Jesteśmy spokojni. Jak powiedziałem, różnimy się tym, że odpowiadamy, reagujemy, wyciągamy konsekwencje, także personalne, jeśli trzeba. Po aferze taśmowej nie było żadnych reakcji. Dzisiaj bohaterowie afery taśmowej znajdują się na listach Platformy Obywatelskiej. Wcześniej były te osoby kandydatami w wyborach do Europarlamentu. Myślę, że Polacy jeszcze dobrze pamiętają te haniebne słowa, które padały w nagraniach z taśmy w jednej z warszawskich restauracji. Panie pośle, pana siódemka, szczęśliwa pan powiedział na początku rozmowy w Warszawie. Czuje się pan bezpieczny na siódmym miejscu w Warszawie? Panie redaktorze, co to znaczy bezpiecznie? Ja myślę, że miejsce jest... Czy jest pan bezpieczny na swój mandat poselski? Miejsce jest drugorzędne. Ja nie jestem przyspawany do tego mandatu. Ja przedstawiam warszawiakom swoją kandydaturę, mam pomysły na to, co chcę dalej robić. Wierzę, że także moja praca przez okres 4 lat zostanie właściwie doceniona, ale ja mam wiele pomysłów na życie i to nie jest tak, że muszę koniecznie być posłem Rzeczypospolitej, co zaszczytny tytuł, to wielki zaszczyt. To służba państwu i ja w tej służbie nadal chcę pracować, mogę zaoferować swoje wieloletnie doświadczenie i w sektorze publicznym. Pracowałem wiele lat w ministerstwach, także w sektorze prywatnym. Mam 7 pomysłów na Warszawę i Polskę, które będę przedstawiał w kampanii wyborczej. To 7 pomysłów, które można zrealizować dla Warszawy we współpracy z administracją rządową. Uchylę tylko rąbka. No to pomysł numer jeden, chociaż pan tajemnicy. Pomysł mój numer jeden to upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920 roku takim znaczącym, dużym symbolem i odbudowa Pałacu Saskiego. Myślę, że Polacy, warszawiacy na to bardzo czekają. To jest bardzo duża sprawa. To jest bardzo duża sprawa, ale wierzę, że potrafię do tego doprowadzić. Udowodniłem, że w wielu sprawach jestem skuteczny. Działam bardzo mocno na kresach, dawnych kresach Rzeczypospolitej. Jestem organizatorem takiej akcji powrotów repatriacyjnej. Będę mógł się za kilka tygodni pochwalić tym, że rodzina z Kazachstanu przyjedzie już tutaj na stałe. Czeka na nich mieszkanie, czeka
czeka na nich praca. W tym roku gościłem grupkę dzieci z Kazachstanu w Warszawie. Przypominałem im Polskę. Tak odbudowaliśmy w nich patriotyzm, ten, który mieli gdzieś tam po swoich przodkach, zesłańcach z lat 30., 40. ubiegłego wieku. 7 września, zdaje się, ma zostać zaprezentowany program Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości. Będą jakieś niespodzianki? Jakieś dodatkowe plusy? Widzi pan, znowu siódemka, więc tutaj dobra koincydencja. Prześladuje nas dzisiaj ta siódemka. Nie prześladuje, dobra cyfra, raz jeszcze podkreślę, szczęśliwa. Ja tylko powiem, że w takiej terminologii piłkarskiej pamiętamy słynnego gwiazdora Cristiano Ronaldo, który grał z numerem 7. To są zawsze gracze najwyższej klasy. Tak jest także tutaj, mam nadzieję. Cóż zaprezentujemy 7? Będzie wiele pomysłów na tą kolejną kadencję. Tak jak wszystkie pokazane wcześniej, one zostaną zrealizowane. Tym się wyróżniamy, że jesteśmy formacją wiarygodną. Będą kolejne pomysły socjalne? Tak pytam o kolejny plus dość uporczywie, bo zastanawiam się, co jeszcze zostało, jeżeli chodzi o programy socjalne związane z na przykład typu 500+, emerytura plus i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, skupimy się przede wszystkim na gospodarce i na rozwiązywaniu tych problemów, które mamy w Polsce. Myślę o służbie zdrowia, myślę także o infrastrukturze, myślę także o takich obszarach, w których jeszcze mamy takie fragmentaryczne pozostałości PRL-u. My musimy budować silne państwo, państwo, które, z którego Polacy będą mogli być dumni. Państwo naszych marzeń. Zbigniew Gryglas, 7, szczęśliwa na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję pięknie panu, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.